Nie jestem w stanie zrozumieć pogłażliwości policji w miarę sprawiedliwości w stosunku do stoczniowców i innych takich. Gdybym ja podszedł i chciał wtargnąć na teren jakiegoś zebrania, Kongresu Partii Ludowej konkretnie, jak się bił z policjantami, to od razu mnie pakowali do kryminału, a stoczniowcom najwyraźniej wolno. Bo ich jest dużo, bo wiadomo, że jak jest komunizm, to w komunizmie ważna jest kupa. Jak kupa jest, to wtedy wszystko wolno. I tych stoczniowców, nawiasem mówiąc, kiedyś była taka ankieta wśród przemysłowców w Gdańsku, czy przyjąłby do pracy stoczniowca. Otóż, o ile się nie mylę, 98% powiedziało, że żadnego stoczniowca do pracy by nie przyjęło. No i teraz jest to pytanie, czy jak właściwie, nie rozumiem takiej jednej rzeczy. Jeżeli 6 tysięcy ludzi pracowało w stoczni, 5 tysięcy zwolniono, to było w porządku. A zostało już tylko 1000 i tego 1000 nie można zwolnić. Nie rozumiem dlaczego. Gdybym był gdańszczaninem, tam się domagał, żeby zlikwidować ten stocznik, pobudować jakieś plaże, prawda, jakieś bary, żeby można było przejść się nad zatoką, prawda, żeby to jakoś ładnie wyglądało, a nie jakieś tam zardzewiałe dźwigni i te podobne rzeczy. Nie, po to, że ten 1000 osób chce sobie akurat tutaj pracować, a nie załóżmy pracować jako barmani podający drinki, prawda, w tychże barach. I z tego powodu, proszę Państwa, cała Polska się musi entuzjazmować, policja w Warszawie ma robotę, autokarami sobie jeżdżą, prawda, nie wiem, za czyje pieniądze. I proszę Państwa, ja się tylko pytam, jak długo jeszcze tak zwany człowiek pracy będzie w Polsce tolerowany i będzie nawet popierany przez rząd?